Witam w kolejnym filmiku. Przychodzę z małym update'em, jeżeli chodzi o kwestię tego zapachu na zamówienie. Przypominam oczywiście opcję pełny ekran, więc odebrałam prototyp, jednak odebrałam go wczoraj, potestowałam go bardziej wieczornie oraz dzisiaj jeszcze ponowiłam w sumie dwa testy. Trochę inaczej je potestowałam, żeby pewne rzeczy sobie skontrolować, uzmysłowić, ocenić i wiedzieć na przykład, w jaką to stronę powinno pójść zmienione. Więc zapach, faza owocowa jest dla mnie ciemna, jest wytrawna, jest mroczna, nie jest zasłodzona, natomiast ten motyw świeży, czyli rabarba, liście porzeczki, jest bardzo ulotny, za bardzo ulotny, dosłownie znika w kilka sekund jak dla mnie. Kawa jakby znikoma jej rola generalnie, natomiast to, co mi nie podpasowało w tym prototypie, to zbyt duża ilość słodyczy. To nie takiej słodyczy owocowej, słodyczy bardziej takiej żywiczno-drzewnej, wynikającej, jak ustaliłam, z rekonstrukcji jodły balsamicznej. Tam jest użyta i rekonstrukcja, i naturalna. I właśnie ta rekonstrukcja ma w sobie taki składnik, który powoduje takie wysłodzenia w stronę takich karmelowych laców. To już wiem tak naprawdę, co jest między innymi używane właśnie w takich słodko-drzewno-żywicznych klimatach Olympic Orchid, właśnie Woodcut, karmelowe lasy, czy też sporo użycie, wydaje mi się, że też w Blackbird. Więc ten prototyp miał taki klimat troszeczkę Blackbird, takich ciemnych owoców w lesie słodkim oraz trochę też takiego Imaginary Outdoorscape. Dla mnie za słodko, znaczy powiem tak, sam sobie zapach nie jest zły, takie klimaty lubię, w sensie również takie słodycz wynikającą z żywic, z żywności i tak dalej, tylko po prostu tutaj był inny zamysł. I właśnie takie zmiany zostały wprowadzone i właśnie będzie bardziej umroczniona ta część leśna, pozbawiona tej kwestii tej właśnie słodyczy, czyli tej rekonstrukcji, albo będzie ona w ogóle ucięta, albo po prostu zminimalizowana. Znaczy bardziej takich składników właśnie świerk, sosna, może ta naturalna ją nie daje wysłodzenia, nie wiem. Albo też właśnie takie bardziej mroczniejsze klimaty, właśnie jakieś takie jeszcze umrocznienie kadzidłem i tak dalej. I więcej tej fazy świeżej, czyli rabarbaru, liście porzeczki, takiej właśnie dłuższej fazy, też więcej tej kawy. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Zapach dla mnie po prostu długotrwały, ale zbyt osiadający na skórze. Też właśnie być może właśnie nabierze może większej lotności, ekspansywności, gęstości, oby. Jeszcze idąc powiem, że nazwa już wcześniej została wybrana. Może ją tutaj też dopiszę. To będzie MFO. Machias Forestales Oscuridad, czyli magia leśna ciemność. Zresztą może tą nazwę dam w opis. Też jakby zamysł to będzie właśnie, pewnie które będą pogrubione i tak dalej, i tak dalej. Także ten zamysł odnośnie całego jakby ułożenia tej nazwy. I będzie obrazek. Obrazek, który kiedyś zrobiłam, który mi się kojarzył z taką aurą lasu, ale takiego też minimalizmu i takiej też trochę ciemności. I w tym zdjęciu, które zrobiłam, też mam wrażenie, że jest taki zawarty smutek. Testowałam ten zapach w ogóle też na włosach. Muszę powiedzieć, że na włosach poszło do strony taką troszeczkę drzewno-dymioną, mniej tej słodyczy, owoce wytrawne i takie nawet bym powiedziała ciemna, taka mroczna herbacianość, także bardzo intrygująco. Ja mam wrażenie, że mniej się to wszystko wysładzało i szybciej ta słodycz ulatywała z włosów niż ze skóry.